Panie dyrektor, długo czekaliśmy na decyzję, jakie będą stawki za wodę, za odprowadzenie ścieków. Skąd taki długi czas oczekiwania? Złożona w lutym tego roku przez przedsiębiorstwo taryfa w naszej opinii nie odzwierciedlała rzeczywistych kosztów i rzeczywistego rachunku ekonomicznego i mogła spowodować uszczerbek w przychody w portfelach mieszkańców. Myśmy tą taryfę analizowali, dyskutowaliśmy z przedsiębiorstwem. Tam było blisko 20% wzrostu i udało nam się, mimo odmowy pana prezydenta, jeżeli chodzi o dopłaty, o które żeśmy do niego pismem mu proponowali, bo są gminy w Polsce i to niektóre biedniejsze, które się na takie dopłaty, które są ulgą dla mieszkańców, decydują. No, pan prezydent Płocka się nie zdecydował, w związku z tym pracowaliśmy z przedsiębiorstwem długo i intensywnie nad tym, żeby ta taryfa proponowana we wniosku taryfowym odzwierciedlała rzeczywiste koszty. I rzeczywiście 29 października udało nam się tą taryfę zatwierdzić, bo złożony we wrześniu wniosek przez przedsiębiorstwo odzwierciedlał rzeczywiste koszty i rzeczywisty rachunek ekonomiczny. I mówię to z ogromną satysfakcją. 5 zł za metr sześcienny wody i 7,79 za odbiór ścieków, tak przez 12 miesięcy. A co dalej? To znaczy myśmy tą taryfę analizowali w 3-letnim okresie, bo taki jest cykl zatwierdzania taryf przez regulatora, którym są Wody Polskie. I w całym tym okresie, o którym mówimy, zapowiedziane wzrosty łącznie to jest niecałe 10%. Także te koszty nie będą tak dotkliwe, jak mogłyby być dla mieszkańców, gdybyśmy tej pracy wspólnie z MPWiK-iem nie wykonali. Panie dyrektor, decyzja zapadła pod koniec października. Od kiedy będą obowiązywały te stawki? Po zakończeniu całego procesu wchodzą w życie nowe stawki, tak jak w całej Polsce. Także w tej chwili ta decyzja się uprawomacnia i potem już będą nowe stawki. Przez 3 lata.